dają przestrzeń kosmiczną, która nie istnieje, a każda fala odbija się od firmamentu nazywanego stratosferą. Oni to pokazują w swoich dokumentach. Mówiłem, szukajcie. Rakieta leci, stacje badają i tyle? Nie. Rakieta leci, ludzie wierzą, a stacje nadają, a nie badają. Co nadają? Telewizję satelitarną nadają. To widać w instrukcjach obsługi tych urządzeń Ariane, w ich lokalizacjach, w kątach pochylenia. Wiedza jest dostępna, ale trzeba zerwać zasłonę. Dość gadania, dzwonimy do operatora w Polsce, aby dowiedzieć się, jak ustawić antenę satelitarną. Dzień dobry, poproszę numer abonenta bądź numer PESEL. Dzień dobry, wie pan co, kurczę, ja mam tylko jedno pytanie. Mam pytanie, wie pan co, tą antenę mam tam ustawić na te ustawienia, które wy macie na stronie internetowej, ja to rozumiem. Ale jak ten, tak? jak ten stopień mam ustalić, ten stopień, na który mam skierować antenę, mam kompasem sobie to wymierzyć? Musi pan postępować zgodnie z tą instrukcją, tam jest napisane na stronie internetowej, jak dokładnie ustawić tą antenę. No ja rozumiem, tylko już się tak pogubiłem. I normalnie wziąć sobie kompas, czy telefon, czy coś takiego i to wyznaczyć względem tego, tak? Tak. Czyli normalnie mam sobie wyznaczyć normalnie strony świata i od tego potem mam zrobić ten odchył tej anteny, tak? Tak. No to super, to dziękuję bardzo. To tylko tyle. Przepraszam, dziękuję, pozdrawiam. Do widzenia. Zaczynamy namierzanie stacji od wyboru miasta. Najprościej będzie wybrać Szczecin. Współrzędne 53,4 wysokości północnej i 14,5 stopnia szerokości wschodniej. Od razu nanieśmy to na mapę. I teraz uwaga. Kąt konwertera i kąt odchylenia to razem 2,9 stopnia. Odejmujemy to od 14,5 stopni szerokości i robimy linię na szerokości 11,6 stopnia. Będzie to lekkie przesunięcie odbicia, ale nie ma innej możliwości, bo w pobliżu nie ma żadnych innych stacji. Poza tym one muszą być podłączone do sieci. I proszę, oto wynik. Ja już to wcześniej sprawdziłem, oto wasz Eutelsat 13B, 13C i 13E. Trzy anteny to trzy satelity. Nic dodać, nic ująć. Nie bądźcie śmieszni, firmament to lustro i każdy optyk wam powie, że lustro odbija fale. Dlatego macie kąt elewacji, bo przecież antenę musicie podnieść na odpowiedni kąt, żeby skierować jej widmo właśnie w ten strumień odbitej fali. Satelity nie istnieją, oni wam odbijają fale, oni wam normalnie streamują telewizję. To jest dopiero fake. Najwyższy poziom, poziom master. Wiem, że część z was i tak nie uwierzy, ale również nigdy nie sprawdzi innych lokalizacji. Jak RAF Anglikom streamuje z Wyspy Świętej Heleny telewizję Sky i wiele innych różnych ciekawostek. Tak, wiem, zaraz powiesz GPS, kolego, GPS. To system stacji naziemnych i oni tego nigdy nie kryli. Takie stacje GPS są w Polsce, są zresztą pokazane na mapach. Taka stacja antena była w Dover. Ale od kiedy wy macie w telefonach GPS i stacje przekaźnikowe mogą was lokalizować, to ten system jest powoli wycofywany. Warto wspomnieć, że i kable podwodne kierują nas na te wszystkie punkty. Gujana Francuska, Wyspa Świętej Heleny, Afryka. Ja nie wiedziałem, że Afryka ma tak dobre połączenie internetowe. Lepsze od Europy, a już na pewno lepsze od Polski. W tych samych lokalizacjach. Przypadek.